A teraz, kochani, powiem wam troszkę o dystansie do siebie. Natomiast chciałabym go tak, jakby to słowo, chciałabym podzielić na dwie rzeczy. Chciałabym powiedzieć do was na temat dystansu do samego siebie, jak również też dystansu do życia. Uważam, że jest to bezcenna sprawa, że w ogóle to jest dystans do samego siebie i dystans do życia jest to coś, co jest w zasadzie bezcenną rzeczą. Dystans do siebie to umiejętność patrzenia na siebie z życzliwością i poczuciem humoru. Pozwala nie traktować siebie zbyt serio. No i takie, każdy sobie musi zadać w ogóle to pytanie, takie pytanie sam przed sobą, sam we własnym pokoju, sam we własnej łazience, przed lustrem, jaki stosunek mam do siebie. Czy mam taki zbyt poważny stosunek, czy jestem w ogóle taki wysztywniały, czy jednak mam gdzieś ten dystans. I wiecie, to życie w zasadzie nas testuje. Życie, bycie z drugim człowiekiem, bycie w różnego rodzaju okolicznościach, bycie w pewnego rodzaju grupach, ścieranie się z drugim człowiekiem, to powoduje, że mamy tak zwany życiowy test, czy my ten dystans w ogóle do siebie mamy. Kiedy jest brak dystansu, większość rzeczy pod swoim adresem traktuje się jako atak personalny. Czy zmagacie się z tym, czy umiecie, czy ktoś na sali jest w stanie podnieść w ogóle rękę, że przeżył lub przeżywa dzisiaj coś takiego, że większość rzeczy w swoim życiu traktuje jako atak personalny na siebie. Jeśli nie, to ja podniosę, ja taką osobą byłam. Większość rzeczy na początku mojego nowego narodzenia, które były mówione w zasadzie nie do mnie, rozumiecie? Ja traktowałam je jako atak personalny. Jako atak personalny. W ogóle, kurczę, jesteście tacy już zrobieni, jak mało z was nie posiadacie takich rzeczy. Super. Brak dystansu to brak akceptacji siebie w pełni. W związku z tym wszystko, co nam w nas przeszkadza, w jakiś sposób widziane oczami innych, nawet niezałożenie, będziemy odbierać nieumiejętnie. I posłuchajcie. Chcę, żebyście wzięli to ode mnie, jako do osoby, która już jakiś czas chodzi z Bogiem. Gafy, które popełniasz w życiu, to ty o nich pamiętasz. To jest naprawdę bardzo ważne. I właśnie to jest właśnie to, że jeśli nie mamy tego dystansu do siebie, to nam się wydaje, że gafy, które popełniamy, cała społeczność nimi żyje. To jest nieprawda. Ja to mam w ogóle co w życiu robić. Ja mam co robić, ja mam co obmadlać, wiecie o co chodzi. Ja absolutnie nie żyję gafami innych ludzi. Ale w swoim życiu przeżywałam to, że to ja żyłam moimi osobistymi gafami. Więc wyluzuj, złap dystans do siebie, bo o gafach w swoim życiu pamiętasz tak naprawdę tylko ty. Im większa akceptacja siebie, tym większe poczucie własnej wartości, a co za tym idzie, jeszcze większy dystans. Brak dystansu do siebie sprawia, że stresujemy się i gromadzimy w sobie negatywne emocje, między innymi to, co Artur mówił w zeszłym tygodniu, i wtedy niestety, ale reagujemy impulsywnie, kiedy ktoś nas ocenia, krytykuje i żartuje. Wiecie, w zasadzie nie ma nic złego w tym, że ktoś nas ocenia, w tym, że ktoś w ogóle w stosunku do nas w ogóle powie jakąś konstruktywną w ogóle krytykę. Człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, człowiek, który ma dystans do siebie, wiele rzeczy będzie po prostu umiał odebrać w sposób prawidłowy. Ale ja wiem, że tak jak tutaj jesteśmy, tak jak tutaj siedzimy, 70% nie ma tego dystansu do siebie. I zaraz wam to udowodnię. Nie macie dystansu do siebie. Bo dystans do siebie jest czymś, co powoduje, że ty właśnie nie odbierasz rzeczy personalnie. A między innymi problemy, które są, wynikają z tego, że ktoś ci coś powiedział, ktoś coś ci zrobił, albo ci nie zrobił, albo na ciebie spojrzał, albo nie spojrzał, przywitał się lub się za bardzo przywitał, dał ci lub ci nie dał. Wiesz, o co chodzi?
coś ci dał, myślałeś, że coś ci da lepszego, a jednak coś ci dał słabszego, to wynika właśnie z tego, że nie mamy tego dystansu do własnej osoby. Podchodzenie do siebie z dystansem, wytrenowanie się w tym, to jest naprawdę wspaniały temat, szczególnie dla ludzi służby. Tak naprawdę wiecie, czy jesteśmy zbawieni, czy ktoś jest niezbawiony i piastuje jakieś tam stanowisko, dystans do siebie jest mega istotny. Z dystansem do siebie łatwiej się żyje i łatwiej się podchodzi do różnego rodzaju trudności. Czy macie to tak, przeżywacie to? Tylko nie o tym wiecie, tylko przeżywacie, że nie jesteście pępkami świata. Czy przeżywacie to? Bo to jest ważne. Wiecie, że nie o wiedzę naszą chodzi. Wiedza jest dobra, ponieważ ona nas wprowadza w miejsce praktyki, prawda? Ona jest pewnego rodzaju drogowskazem, żeby wejść na drogę i praktykować. Czy przeżywasz to na co dzień, że nie jesteś pępkiem świata? Nie jesteś najważniejszy. Nie wokół ciebie wszystko się dzieje. I to jest a propos tych gaf. Jeśli wiesz, że nie jesteś pępkiem świata, to dlaczego uważasz, że wszyscy musieliby myśleć o twoich gafach? To tak nie wygląda. Życie tak nie wygląda. To my tak po prostu poważnie, niestety, patrzymy na siebie. Nie patrz tak zbyt poważnie na siebie. Kiedy udaje nam się osiągnąć stabilizację i równowagę duchową, wtedy jesteśmy przygotowani, zabezpieczeni, aby do życia nie podchodzić zbyt poważnie. I wiecie, właśnie kiedy rozmawiam z ludźmi, to tak naprawdę widzę często, że to życie tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Jest pewnego rodzaju wędrówka z dolin w góry i z gór w doliny. Ostatnio tam z kimś gadam, on do mnie, Jezu, znowu jestem w jakiejś tam dolinie. Ja mówię, no ale tydzień temu rozmawialiśmy, byłeś na górze. No tak, ja mówię, masz strasznie dobrą kondycję. Chciałbym, żeby to tak troszkę z humorem zabrzmiało, ponieważ druga część jest mniej humorystyczna. Z doliny w górę i z gór w doliny. Ja mówię, wow, mówię, to masz dobrą w ogóle kondychę, żeby tak cały czas w ogóle, wiesz, trenować. Nie to jest przywilejem człowieka wierzącego. Biblia w zasadzie nie mówi w ogóle o tym, że mamy chodzić z doliny w góry i z gór w doliny. Biblia mówi z wiary w wiarę, z chwały w chwałę i z mocy w moc. A więc Biblia mówi o kulturze jakiej? Wzrostowej. Biblia mówi o kulturze wzrostowej. Biblia mówi o owocu, o większym owocu i o jeszcze większym owocu. A nie o tym, żebyśmy cały czas byli w dolinach, na górach i z gór z powrotem wschodzili w doliny. Takie ciągłe falowanie w naszym życiu świadczy o pewnego rodzaju rozchwianiu. I wiecie, chciałabym, żebyście w pewnych rzeczach tak sami po prostu, z własnej nieprzymuszonej woli, chcieli się obejrzeć. Czy ja mam ten dystans do siebie? Czy po prostu jednak stać mnie na to, żeby stanąć dzisiaj przed lustrem i powiedzieć, nie mam dystansu do siebie. Jestem przewrażliwiony, mam niskie poczucie własnej wartości. Chodzę tak, jakbym, kurczę, powieki na oku nie miał. Cokolwiek mnie ktokolwiek dotknie, to tak jakby mi w ogóle, wiecie, piasek w ogóle wpadł do oka. I czuję, że jestem pępkiem świata. To jest dobre. Nie musisz tego robić przed innymi ludźmi, ale chcę ci powiedzieć, że to jest bardzo dobry moment. To jest też to, co powiedziała Basia, że pewne rzeczy są dobre, aby się od nich odbić. Dobrze jest dobić się do brzegu jakiejś własnej niemocy, jakiejś niemożliwości, czegoś, co totalnie w moim życiu nie działa. Uznać siebie, tak, jestem wierzącym człowiekiem, mam odrodzonego ducha, ale w swojej głowie żyję jak stary człowiek. Jestem pępkiem świata, jestem przewrażliwiony,
Mam niskie poczucie własnej wartości i w ogóle uważam, że Kościół jest dla mnie, żeby mi służyć. I tak, i nie. To, co pomogło mi mieć dystans do siebie. Wiecie, ja byłam taką osobą, która była przewrażliwiona na własnym punkcie. Na początku takiego mojego chodzenia z Bogiem, jak byłam młodym wierzącym, miałam takie duże samousprawiedliwienie, ponieważ zacny Artur po prostu mnie źle traktował. Więc ja miałam materiał dowodowy taki, że mówię, ja jestem taka mienna, nic nie mam, nic mi się nie należy. I chciałam czy nie chciałam, to w ogóle potencjał do mojego życia z Bogiem, ja wniosłam potencjał mojego doświadczenia, czyli doświadczenia mojej duszy. Do mojego życia z Bogiem ja wniosłam potencjał doświadczenia mojej duszy. Ja musiałam się nauczyć, aby mieć dystans do siebie. Nauczyć się, że nie wszystko, co jest mówione, to jest mówione pode mnie. To było na pewno do mnie. Ale jazda. Tyle było osób, a to było do mnie. Tak robi osoba i tak odczuwa osoba, która absolutnie nie ma dystansu do siebie. Więc przede wszystkim to akceptacja i poczucie własnej wartości. Jak to w zasadzie robić? Czyli ja nieraz piszę na swojej stronie takie cudowne myśli. Spotykanie się codziennie ze swoją przyjaciółką, akceptacją. I wiecie, jeśli nie będziesz w środku pokonany, to prawda jest taka, że nic z zewnątrz ciebie nie pokona. Gdyby ktoś dzisiaj zawołał za mną, hej, szmato, i się nie odwrócę. Jesteś zerem. Mnie to nie interesuje. Różne epitety lecą pod moim adresem. Wiecie, o co chodzi? Różnie ludzie o mnie mówią, różnie o mnie myślą, w różnoraki sposób się o mnie modlą, ale to mnie absolutnie nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że mam poczucie własnej wartości. Troszkę mi to zajęło czasu, żeby to w ogóle zrobić, ale wiedziałam, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy w moim życiu, ponieważ byłam mocno poranioną osobą i do mojego życia z Bogiem weszłam z bardzo dużym, niestety, bagażem doświadczenia mojej duszy. I wiecie, powiem tak, niepraktykowanie spotykania się każdego dnia ze swoją przyjaciółką, akceptacją, niczym tego nie zamienimy. Niczym się tego nie zamieni. Tego ci nie da żadna w ogóle modlitwa, ponieważ to jest pewnego rodzaju trening. Ty musisz się wytrenować w tym, że jesteś całkowicie nowym stworzeniem. Podchodzenie do siebie z poczuciem humoru. Z poczuciem humoru u mnie też było różnie, ponieważ ja miałam poczucie humoru w zasadzie do kogoś, ale czyjeś poczucie humoru w stosunku do mnie już niekoniecznie było fajne. Ostatnio tak sobie chodzimy i rozmawiamy, Artur mówi, kurczę, jakoś tak się utarło, że mówi, kobiety idą i faceta tak mówi, walną po plecach. A mówi, dlaczego facet nie może podejść i kobiety tak, tak dla żartu. Ja wie, wiesz, no możesz to zacząć praktykować, możesz spróbować. Wszystko zależy, jaką kobietę trafisz w plecy. Dzisiaj kobiety różnie wyglądają, więc jak cię trafi, no to... Ale z tym humorem u mnie to tak właśnie wyglądało różnie. Ja lubiłam humor w kierunku kogoś, ale niekoniecznie jak gdyby chciałam, żeby ktoś tym samym odpłacał mi. Miałam bardzo taki płytki, no miałam coś takiego płytkiego w ogóle w sobie, że nie na dużo można było sobie pozwolić. Także przede wszystkim akceptacja, czyli to wysokie poczucie własnej wartości i trenowanie się w tym właśnie poczuciu humoru, że tylko w taką stronę, że wiesz, bardziej do ciebie, nie? Bo że my potrafimy sobie wyjeżdżać z humorem do innych ludzi, to z tym problemu nie mamy. Natomiast jeśli chcemy mieć dystans do samych siebie, to musimy się nauczyć tego, że my
przetrenujemy to na sobie, czyli że ktoś może mieć humor w kierunku naszym. Nie traktowanie siebie zbyt poważnie, właśnie swoich gaf i swoich błędów. I to wiecie, to jest tak naprawdę test, który możemy sobie zrobić każdego dnia. Tu nie potrzebujesz do tego drugiej osoby, ponieważ to ty wiesz, w jaki sposób podchodzisz do twoich gaf i w jaki sposób podchodzisz do twoich błędów. Czy one są tak bardzo jaskrawe, czy raczej nie są dla ciebie istotne? Powiedzmy gafę, którą popełniłeś wczoraj. Wiecie, mnie ratuje zawsze Boża prawda. Wczoraj to już to jest historia. Wczoraj jest historia. Bóg to w ogóle nie pamięta tych gaf. Kto tą gafę pamięta? Kto pamięta ten błąd? No ja. Ja to pamiętam. Kilka osób, które to widziały, tudzież ktoś, z kim się podzieliłam. Dlatego zobaczcie, nie warto. Nie warto. Rozprawienie się z tematem nadwrażliwości, który właśnie powoduje to, jakbyśmy chodzili w swoim życiu z takim otwartym okiem, wiecie, bez powieki, nie? Że cokolwiek, ktokolwiek ci powie, to nie, no po prostu za tym stoi jakiś podły duch. Jakaś zemsta, jakaś spirala. On na pewno to zrobił w kooperacji z tym. To jest jakaś mafia, która się sprzysiężyła przeciwko mnie. Ja teraz w mocy Świętego Ducha wystąpię przeciwko tej całej mafii. To jest tak zwana paranoja i jakaś dziwna w ogóle historia, która się dzieje tylko i wyłącznie, uwierzcie, w naszych głowach. Powinniśmy dążyć do tego, aby mieć takie słowo, które jest dla nas taką lampą. Wiecie, wiele prawd czytamy z Biblii, ale nie każda od razu jest dla nas taką tą naszą, taką objawioną. Wiecie, że wielokrotnie czytamy Biblię, po prostu przelatujemy przez pewnego rodzaju wersety i po prostu czytasz je, tak? Ale nagle któregoś dnia siadasz, bierzesz Biblię i ona do ciebie po prostu mówi. Czujesz, że normalnie zjadasz chleb. To się nazywa objawienie. Że coś przed tobą zostało odkryte. Objawione. Coś, co do tej pory było zakryte, nagle przed tobą zostało odkryte. I to jest coś, co natychmiast w zasadzie staje się praktyką w ogóle życia. I wiecie, to co też dzisiaj Artur wspominał, ja od początku mojego nowego narodzenia wychodziło mi różnie. Różnie mi wychodziło, naprawdę. Ja upadałam, podnosiłam się, wylewałam masę łez. Nigdy nie miałam jednej rzeczy. Nigdy nie chciałam się wycofać z Królestwa Bożego. Nigdy. Ale przechodziłam różnego rodzaju momenty. Różne miałam chwile. Miałam różne chwile emocjonalne. Ale dziękuję Bogu, że pewne prawdy, takie dla mnie, które się stały dla mnie takie oczywiste, że ja zaczęłam nimi żyć. Między innymi to jest to, że nawet jeśli na tej ziemi mi coś nie wyjdzie, to nie zmienia to mojej pozycji przed Bogiem. To jest coś, co mi pomagało wstawać. To jest coś, co mi pomagało podnosić się każdego dnia. Choć wielokrotnie mój stan wyglądał różnie, to ta informacja, że moja gafa, że mój błąd nie zmienia mojej pozycji przed Bogiem, powoduje, że ja w ogóle wstaję, że ja idę, że ja podejmuję jak gdyby walkę, że ja biorę miecz do ręki. To jest coś, czym ja cały czas żyłam, że to w ogóle potknęłam się, zrobiłam coś źle, ale przed Bogiem moja pozycja jest niezachwiana. I wiecie, nie chodzi tutaj o taki slang religijny, którego wszędzie jest pełno. Wszędzie tego slangu religijnego jest pełno. Z Chrystusem Jezusem zasiadam na tronie. Okej. To jest prawda Boża. To jest doktryna. Ale pytanie, czy ty ją przeżywasz? Czy ty umiesz zaprząc tą prawdę do swojego życia, kiedy właśnie upadniesz? Kiedy właśnie upadniesz, czy umiesz tą prawdę wziąć do swojego życia, wstać i obejrzeć dany problem z perspektywy właśnie tronu? Więc dla mnie ta
informacja, że moje błędy tutaj na ziemi, one absolutnie nie zmieniają mojej pozycji przed Bogiem, dało mi takie właśnie poczucie, że mi było łatwo wstawać, opierając się na Jego prawdzie. A drugą i chyba w zasadzie taką najsilniejszą, z której wywodzi się wiele innych rzeczy, między innymi mój dystans do życia, to jest, kochani, to, że ja wiem, że jestem na tej ziemi tylko i wyłącznie pielgrzymem. Ja nie jestem z tą ziemią związana. Nie jestem związana z życiem tutaj na ziemi. Dlatego mam bardzo duży dystans do życia. I wiecie, to co ja dzisiaj sobie na przykład oglądam, tą rzeczywistość, w której się poruszamy, to pokolenie, przyznacie, tu nie trzeba żadnego proroczego oglądu, dlatego że w zasadzie wszystkie wiadomości, media mówią w ogóle o tym, że społeczeństwo jest słabe, jest plastikowe, jest w ogóle jak dmuchawiec, ludzie są słabi. Ludzie właśnie chodzą tak, jakby mieli to odkryte w ogóle, odkryte oko. I to pokolenie to jest pokolenie właśnie ludzi nadwrażliwych, przewrażliwionych, uważających się za centrum i pępki świata. I oni się tacy nie urodzili, mówiłam o tym na ulicy. To pokolenie w zasadzie zostało tak wyedukowane. I teraz posłuchajcie. Chcemy czy nie chcemy, jesteśmy na tym świecie. Chcemy czy nie chcemy, ten świat nas dotyka. I bez realnego przeżywania prawd Bożych, bez tego, co powiedziałam na początku, o pastorze Yonggi Cho, że to, co masz w środku, będzie działo się na zewnątrz. Że jeśli w środku nie jesteś powalony, to nic z zewnątrz ciebie nie powali. To my mamy zmienić ten świat, a nie świat ma zmienić nas. Amen. To my mamy zmienić ten świat, a nie świat ma zmienić nas. Ale kochani, dzisiaj bardzo dużo chrześcijan jest światosterowalnych. Są sterowani przez świat. Niestety, ale takie mamy, to jest rzeczywistość Kościoła. Ludzie są sterowani przez świat. Żyje się potrzebami. Potrzeba jest bardzo jaskrawa i potrzeba krzyczy bardzo. Dlaczego? Bo jest brak realnego przeżywania w ogóle Chrystusa. W Nim żyjemy, w Nim poruszamy się. Czyli ta prawda jedna właśnie, że moje gafy i moje upadki tutaj na tej ziemi absolutnie nie zmieniają mojej pozycji przed Bogiem, a drugie to to, że ja jestem pielgrzymem na tej ziemi. Jestem pielgrzymem na tej ziemi. Wiecie, między innymi to jest 100% naszego świadectwa. Tak rozpoczynaliśmy i tak idziemy i tak zakończymy. Bez względu na to, ile będziemy posiadać, to nie zmieni naszego podejścia do czego? Do życia. Mamy posiadać, mamy mieć jak najwięcej, ale mamy wiedzieć, skąd to mamy i do kogo to wraca. Gdzie to ma zrobić obrót? Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. I w zasadzie to dzisiejsze społeczeństwo, również i społeczeństwo kościelne, to są ludzie, którzy są nieodporni na żart, ludzi nieodpornych na krytykę, odbierających wszystko jako właśnie personalny atak słabych emocjonalnie, zapadających w depresję. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio taką... bo wiecie, my musimy być obiektywni. W ogóle wszyscy musimy być obiektywni. W ogóle przede wszystkim number one to jest tak do swojego w ogóle życia. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnio taką sytuację w Poznaniu, bodajże w zeszłą chyba niedzielę. Było takie wydarzenie, że zazdrosny narzeczony wtargnął do restauracji i zastrzelił chłopaka swojej byłej dziewczyny, która odrzuciła go. Ona go odrzuciła. I wiecie, że to nie był psychicznie chory człowiek. To był człowiek, który w ogóle gdzieś tam nawet w parlamencie zasiadał. Był to
wyedukowany mężczyzna. Niestety nie poradził sobie z odrzuceniem, nie poradził sobie z emocjami, nie poradził sobie z tym. Słuchajcie, ten filmik krąży w sieci. Oni siedzieli w ogródku, on podszedł, oddał jeden strzał. Dziewczyna zaczęła strasznie krzyczeć i strasznie panikować. Próbowała go w ogóle jakoś tam bronić. Myślała, że może tylko go postrzelił. Po czym po kilku sekundach podszedł i oddał drugi strzał, jeszcze bardziej świadomy. Po tym ją odepchnął i strzelił sobie w łeb. Wiecie, co to było? Dla niego to był autentyczny koniec świata. Dlaczego tak się wydarzyło? Czemu tak się wydarzyło? Nie miał do siebie dystansu. Można by było powiedzieć, wow, nie był narodzony z Bożego Ducha i tak dalej. Okej. Narodzenie z Bożego Ducha daje nam bilet do nieba. Facet był zaburzony emocjonalnie. Nie miał do siebie dystansu. Nie poniósł na swoich barkach odrzucenia, tego, że dziewczyna go odrzuciła. Słuchajcie, dla niego to był faktycznie koniec świata. No masakryczna, masakryczna po prostu informacja. Kiedy nie posiadamy dystansu do siebie, przypisujemy ludziom motywy, którymi oni wcale nie muszą się kierować. I teraz taka praktyka. Na przykład jest jakieś kazanie. Jak często spotykacie się z tym, no na pewno to było pode mnie, ale świnia, jak mogła? Ale w ogóle knur. Nie, więcej nie pójdę, ale pojechał po bandzie. Kurna, już nie pójdę więcej na spotkanie takie tutaj terapeutyczne, tudzież w ogóle duszpasterskie. Ale pocisnął, ale pojechał. Wiedział, że normalnie mam takie problemy i wziął i to teraz wyciągnął na światło w ogóle dzienne. Słuchajcie, to tak nie wygląda. To właśnie wygląda to tak wtedy, kiedy my uważamy, że jesteśmy w centrum i jesteśmy pępkami świata. Chcę wam powiedzieć, że między innymi to, o czym ja do was głoszę, to w jaki sposób ja ukształtowałam w ogóle swoją służbę, to w jaki sposób praktyczny ja do was mówię, to mówię do was, wiecie o czym? O problemach, które sama przeżywałam. Mówię do was o problemach, które nie są mi obce. One mi nie są obce, bo jestem człowiekiem. Jestem ludzka Agata. Tak jak Jezus, to ludzki Pan. I teraz zobaczcie, skąd taka interpretacja, dlaczego ta interpretacja taka, że w zasadzie to kazanie było pode mnie. A dlaczego taka interpretacja? A czemu właśnie nie inna interpretacja? Jakaś taka inna, wysil się, o kurczę, no dobra, jaka jest druga opcja? No może... Może mnie kochają? Może mnie kochają? Kochają mnie czy nie? Kochają mnie? Kochają. Kochają, no i chcą, żebym się na przykład z tym tematem nie bujał. Czemu nie wybrać takiej interpretacji? Brak dystansu do siebie, niska samoocena powoduje to, że wybieramy tą taką, wiecie, interpretację, która pasuje do naszego wnętrza. Jak nabrać dystansu do siebie? Pierwsze, używaj języka dystansującego, czyli umiej odnosić się z rezerwą do różnego rodzaju rzeczy. Z rezerwą. Dwa, spójrz na sytuację z alternatywnego punktu widzenia, czyli właśnie inne rozwiązanie. Zatrzymaj się, pomyśl. Nie pozwól, aby ta paranoiczna interpretacja zdominowała w ogóle twój umysł. Tylko zatrzymaj się i pomyśl. Kurczę, no a może faktycznie, no może... No nie, no fajnie. Ludzie fajni, goście. Na pewno powiedział to po to lub powiedziała, żeby nadać mojemu życiu jakiś sens. Trzy. Zastanów się, co w tej sytuacji zrobiłby twój autorytet. Wiecie... Ja myślę, że coraz bardziej umiem żartować z siebie. Lubię piosenki, lubię śpiewać, lubię wino, lubię się dobrze pobawić z Arturem i mam dystans do siebie coraz większy. I chcę powiedzieć na przykład do was taką rzecz. Jeśli macie, powiedzmy, jakieś problemy małżeńskie,
nie możecie się, nie wiem, porozumieć, nie możecie się dogadać, kłócicie się, jak gdyby chcecie, aby wasza prawda była na wierzchu. I nic z tego nie wychodzi. Naprawdę często trzeba zaprzestać i trzeba pozwolić, aby tą sytuację rozbroić humorem. I pozwólcie, że wam zaśpiewam pewną piosenkę, którą lubię i którą Artur jej nie lubi, a ja ją lubię. To jest mój humor, mój personalny. Jest taka piosenka, to jest chyba Disco Polo, na pewno to jest Disco Polo, ale ja ją po prostu uwielbiam. Jestem pewna, kici, kici jako cica i mała diablica, w koszuli od Wistula, on seksuje z Dracula. Kici, kici jako cica i mała diablica, on seksuje z Dracula. Posłuchajcie. Na pewno religijne umysły zrobią z tego "Módlmy się o nią". Zobaczcie, posłuchajcie, to się wydarzy. To się wydarzy. To się, jak? Do uwolnienia. To się w ogóle, to jest w ogóle do jakiegoś odrzucenia. To się wydarzy, ludzie to wytną. I teraz zobaczcie, co to znaczy wyciąć coś z kontekstu. Tak jak zrobili ten temat z Biblią. Właśnie. Zostanie to wycięte w ogóle z kontekstu i będzie, ale powie, przyznała się jednak, diablica, to zostanie, jest, Cerońska przyznała się, że jest diablica, to zostanie w zasadzie wycięte. A ten w koszuli od Wistula, on seksuje z Dracula, kurczę. Ale ja mówię właśnie dzisiaj do was o tym dystansie do siebie i o tym, żebyście mieli swój własny humor. Miejcie swój własny humor. To jest mega, mega istotne. Na początku trenowania się, w nabieraniu dystansu do siebie, możesz naprawdę czuć się nieswojo. Naprawdę. Czym bardziej człowiek jest spięty, można powiedzieć taki religijny, to też się nie zgadza z tego rodzaju w ogóle drogą, bo zaraz tak zwana w ogóle przychodzi taka, wiecie, religijna poprawność. No nie, 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 nie. Nie, my to tak, wiesz, my to się nie kłócimy. Ja też kiedyś miałam taką sytuację, jeszcze to było w kościele zielonoświątkowym, słuchałam takie dwie zacne kobiety, które tak do siebie w ogóle tam mówiły o tym właśnie, czy się kłócą, czy się w ogóle nie kłócą i tak dalej. I jedna mówiła, nie, my to z mężem mamy taki język, wiesz, taki szlachetny, w ogóle my się nie kłócimy i tak dalej. A druga właśnie powiedziała to, że tam, że dba, żeby słońce nie zachodziło nad jej gniewem, ale mówi, słuchaj, rozmowy mamy soczyste. Ja wiecie, wtedy w zasadzie nie chciałam się odzywać, bo po prostu źrebak jeszcze była, nie? Ale generalnie mamy różnego rodzaju rozmowy. Różnego rodzaju rozmowy, ale uczymy się, aby pewne trudniejsze sytuacje też rozbrajać humorem, czyli miej swój humor. Ja nie mówię, że masz mieć mój humor, bo mój humor może być dla ciebie absolutnie nie twój humor, no. Po prostu nie twój humor. No, ja mam różny humor. Na Kasprzaka mieliśmy kiedyś taką sytuację. Właśnie między innymi też to, że ja mam dystans do siebie, to mogłam też podczas uwielbienia, mogłam też to uwielbienie poprowadzić i wykreować go też w takim jak gdyby kierunku, w takiej konfiguracji, że wielu ludzi przyjeżdżając do nas doświadczali właśnie różnego rodzaju przełomów. Często myśleli, że ten przełom będzie związany z tym, że nie wiem, po prostu będzie wertował w ogóle Biblię na prawo i lewo, tak? A my właśnie w zasadzie uczyliśmy pewnych praktycznych też rzeczy. Pamiętam na Kasprzaka, nie pamiętam, czy to była wtedy konferencja, czy to nie była konferencja, ale był z nami pewien pastor, który pomagał. Mieliśmy jeszcze takie okrojone uwielbienie. Chyba Przemasa jeszcze z nami nie było, nie wiem dokładnie. Nie, nie było, bo ten pastor grał z nami na klawiszach. I słuchajcie, no sytuacja jest taka podniosła, mamy to uwielbienie i ja mam impuls, żeby zrobić kurę. Marek, ty tą kurę chyba masz gdzieś jeszcze na dzwonku nagraną, nie? Słuchajcie, ja tej kury nie umiem już tak powtórzyć. Nieraz Artur do mnie mówi, zrób kurkę, a ja nie umiem. To było na tamten czas. Jaka ta kura mi wyszła? Ale to była kura. W ogóle wiedziałam, że nie przejdziemy pewnej rzeczy, jeśli ludzie nie nabiorą takiego dystansu w ogóle do siebie.
Posłuchajcie, on wspaniale też grał na pianinie. Jednocześnie ta moja praktyka, ja też ryzykowałam. Ryzykowałam i ryzykuję. Moja praktyka w prowadzeniu w ogóle tej kury spowodowała, że on zesztywniał. W ogóle grał tak, wiecie, jak Przemek, nie? I nagle jest takie... Jest po uwielbieniu. Jest po uwielbieniu. Ja tą kurę dalej robię. I słuchajcie, to był temat dla niego nie do przejścia. On od nas odszedł. W zasadzie można powiedzieć, że absolutnie żadna taka logiczna argumentacja nie dotarła wtedy do niego, że posłuchaj, ale Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem. W ogóle... Jak ty się bawisz ze swoimi? Ja bym tak Artur mu tłumaczył. A mówi, bawiłeś się lub bawisz się ze swoimi synami w taki sposób, że nie wiem, konika udajesz albo pieska, tudzież jakiegoś kogucika. Wiecie, bo to ja lubię w takie rzeczy w ogóle pozaglądać. On nie umiał chyba na to odpowiedzieć, prawda? Ale ten brak dystansu do siebie spowodował, że to jego zawinęło. Jego jednego. Dlatego, że ludzie... pobrali swoje przełomy. Ludzie pobrali swoje przełomy. Czyli zobaczcie, w ogóle brak dystansu do życia może też spowodować, że na pewnym odcinku chodzenia z Bogiem ty nie będziesz dotykał pewnej formy przeżywalności. Bo się zamkniesz, bo będziesz miał jakiegoś takiego właśnie wyrysowanego w ogóle Boga pod kątem w ogóle tego, jaki ty ten w ogóle na przykład taki system masz w sobie w ogóle ukształtowany. Nie no, ale to już przesadziłaś. No dobra, kura to w ogóle, ale dzisiaj w ogóle nie. Ona jest diablicą, seksu jest Dracula. Nie, to nie przejdzie. Ale dlaczego? Dlaczego? Ja zapraszam wszystkich teoretyków, wszystkich tych, którzy mi źle życzą. Ja ich zapraszam do mojego konta bankowego, ja ich zapraszam do mojego domu, ja ich zapraszam do mojej szafy, zapraszam ich do mojego portfela i zapraszam do mojego życia, aby przyjść i realnie zobaczyć, jak żyję. I dopiero na tej podstawie proszę wysnuwać obiektywne wnioski. Wiecie... Chciałabym teraz przejść do tej mniej takiej śmiesznej strony. Troszkę o dystansie do siebie, a teraz troszkę o takim dystansie do ogólnie do życia. W niedzielę, kiedy mamy uwielbienie, w niedzielę, kiedy atmosfera jest podniesiona, w niedzielę, kiedy wszystko tak po prostu płynie, każda prawda może ci się wydawać, że jest taka jaskrawa i że będziesz nią żył od poniedziałku. Ale to poniedziałek pokazuje, czy w zasadzie tak żyjesz. Pewne prawdy, które podczas uwielbienia ogłaszamy, one są jaskrawe, ale niestety poniedziałek pokazuje o tym, jak żyjemy. Czy jednak my w to wierzymy, czy tak naprawdę to było tylko i wyłącznie emocjonalne poruszenie. Codzienne nasze decyzje decydują, czy tymi prawdami żyjemy. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie taki werset, który wszyscy znamy i w zasadzie ja już na wielu konferencjach widziałam, w jaki sposób on jest ogłaszany, w jaki sposób ludzie na pamięć go znają, jakie w stanie są w ogóle okrzyki dawać. Ale niestety potem prawda jest, że tak powiem, taka jaka jest, nie? Jest różnica między prawdą planu i prawdą ekranu. Objawienie świętego Jana 12:1. A oni zwyciężyli go, czyli szatana, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. I chciałabym, żebyśmy się oparli tylko i wyłącznie na tym, że oni nie umiłowali swojego życia. Jaki masz stosunek do swojego życia tutaj na tej ziemi? Jaki masz stosunek? Masz dystans, czy nie masz tego dystansu? Czy jesteś przyspawany do tego życia?
Czy po prostu w zasadzie tak budujesz swoje życie z Bogiem, że każdego dnia jesteś w stanie zmienić kierunek swojego życia. Każdego dnia jesteś w stanie spakować swoją walizkę i na głos Świętego Ducha jesteś w stanie zmienić kierunek. Jesteś w stanie wyjechać na koniec świata i tam służyć Bogu. Wierząc, że On cię tam będzie zaopatrywał. Jaki masz stosunek dzisiaj do życia? Wiecie, że diabeł cały czas myśli, że złapie nas na religię, że religią nas zakleszczy. Czy jesteś w tym religijny? Jaki masz stosunek do życia tutaj, z perspektywy prawdy? Czy odbierasz tą ziemię jako swój dom? Ja nie odbieram tej ziemi jako mój dom. Dlatego mam dystans do tego, co posiadam. I do tego, co posiadam, chciałabym, żeby to mocno w was zabrzmiało. Mam dystans do tego, co posiadam. Niewiele posiadam na własność, ale z wielu rzeczy korzystam, dlatego że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I ja mogę z tego korzystać. Do dnia dzisiejszego mieszkamy w małym mieszkaniu, niespełna 60-metrowym. Pieniądze na koncie mamy. Dlaczego? Dlatego, że mamy pieniądze, aby mieć na służbę. I coś wam powiem. Sześć rodzin jest w naszej klatce. W zasadzie każdy ma prywatne mieszkanie. I od jakiegoś czasu spółdzielnia mieszkaniowa przestała nam sprzątać ogródki. To są takie ogródki pod jak gdyby pionem trzech mieszkań. Jest jeden ogródek i pod pionem drugiego mieszkania jest drugi ogródek. Jeden ogródek ogarnęła moja sąsiadka, a drugi ogródek jest pusty. I wiecie, co ja zrobiłam? Ja nie muszę posiadać domu, żeby mieć ogródek. Ja nie mam tej potrzeby posiadania. A wiecie dlaczego? Bo ja nie z tej ziemi jestem. Ja nie mówię, żeby nie posiadać. Posiadaj, ale nie zabijaj się o to. Posiadaj, ale nie zabijaj się. Posiadaj, ale niech to tobą nie włada. Posiadaj z perspektywy prawdy tego, skąd jesteś, skąd to masz i dokąd idziesz. I co ja zrobiłam? Ogródek jest strasznie zarośnięty. Pojechałam sobie do naszego syna do mrówki. Kupiłam sobie rękawiczki, kupiłam sobie dziobaczkę, kupiłam sobie 80 litrów ziemi. Przebrała się Agatka i szczęśliwa, zaakceptowana, poszła sobie pielić ogródek jako swój. Czemu? Bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. To nie musi być moja własność, żebym ja mogła z tego korzystać. I coś wam chcę powiedzieć. Całe osiedle już o tym gra. Spółdzielnia mieszkaniowa już w ogóle na spotkaniu członków już mówią o tym. Jest! Ceruńska wyszła i pieliła ogródek. Chcę wam powiedzieć, jakie pytanie mi zadał mieszkaniec naszej klatki. To co? To teraz ten ogródek będzie twój? Ja wiem, wow, ale malutki jesteś. Teraz ten ogródek będzie twój? Ja bym tego ogródka nie chciała, bo tam jest przerośnięta dzika róża, jakieś takie chaszcze, nie wiem co. Ja w to jeszcze musiałam zainwestować pieniądze. Ja wiem, nie. Nie. Ale chciałam, żeby było ładnie. Ale przecież to nie jest twoje. Moje. Moje, bo mam takie poczucie. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Nie muszę posiadać własnego domu i nie muszę posiadać własnego ogródka, żeby cieszyć się w ogóle tym, a przede wszystkim żyć tą prawdą, że to jest Pańska ziemia, czyli czyja? Moja. Moja. Jeśli posiadasz dom, kiedyś mnie zaprosisz, to się będę cieszyła, jakbym była u siebie. Jaki masz stosunek do życia? Jaki masz stosunek do posiadania? Pokażę wam dzisiaj, że wielu z was żyjecie dla siebie. Żyjecie dla siebie! Ostatnio przyjaciel przysłał mi takie krótkie świadectwo. Stare, bo stare, ale prawdziwe i mocne. W Indonezji muzułmanie odcięli 15-letniemu chłopcu jedną rękę.
Młodzież stała i opiekunowie młodzieży stali i przyglądali się. A diabeł był przekonany, że co zrobi? Że zaszczuje ich kulturą lęku. Ale ten dzieciak nie umiłował swojego życia. Kazali mu się wyrzec Jezusa. Powiedzieli do niego, wyrzeknij się Jezusa. A on, wiecie co powiedział? 15-letni chłopiec powiedział takie słowa. Nie wiem, czy Allah żyje, ale wiem jedno, że służę w armii Jezusa Chrystusa. 15-letni dzieciak. Humanistyczne umysły mogą zadawać sobie takie pytanie. To czy warto wierzyć takiemu Bogu, skoro mojemu dziecku obcięli ręce? W szerszym kontekście trzeba to wszystko obejrzeć. Zwyciężyli szatana, bo nie umiłowali swojego życia. I poprzez to potrzeby nie były takie dla nich jaskrawe. Nie były dla nich jaskrawe potrzeby. Obcięli mu jedną rękę, obcięli mu drugą rękę. Na wszystko się przyglądał jego młodszy brat. A potem mu przecięli brzuch. Ale nikt nie uciekł. I wiecie, czego doświadczyli? Doświadczyli potężnej ingerencji Świętego Ducha. Obecność Boża była tak wyczuwalna, że zakryła oczy oprawców. Dzieci mogły uciec. Wow! I oczywiście jak najbardziej to nie jest nasza rzeczywistość. To nie jest rzeczywistość polska. Wiecie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało emocjonalnie. Bądźcie wolni. Ale nasza polska rzeczywistość jest jaka? Wygoda. Wygoda. Konsumpcja. Dla mnie. Dla mnie. Moje na wierzchu. Moje emocje. Ja. Nie umiłowali swojego życia. Jaki masz dzisiaj stosunek do tego, co posiadasz? Nie udało się diabłu zaszczuć tamtej grupy kulturą lęku, ponieważ dzieciak wierzył w to, że jest w armii Jezusa Chrystusa, a powiedział, że o Allahu nie wie. Ale wiedział, że jest w armii Jezusa Chrystusa. Dzisiaj natomiast perspektywa kościelna również wygląda tak, że umiłowali swoje życie doczesne bardziej niż niebiański dom. Jednak jest umiłowanie życia doczesnego bardziej niż niebiański dom. I chciałabym, żeby to naprawdę brzmiało mocno. Brzmiało mocno. Jeśli trzeba pokutować, to trzeba pokutować. Jeśli trzeba się od czegoś odwrócić, to trzeba się od czegoś odwrócić. Między innymi ten pastor, który kiedyś do Polski przyjechał, Peter Daniels, który w ogóle jest cudowną postacią tego, że w ogóle miał kupę w ogóle kasy. Miał kupę kasy, bo wiedział w ogóle skąd ma i na co ma. No w ogóle, no powodzi mu się, ale on absolutnie nie jest tym związany. To go nie związało. Wiecie, ja w ogóle uważam, że wiele można posiadać. Tylko pytanie, czy ty to wytrzymasz? Wiele można posiadać. Ja jestem dzisiaj gotowa, aby posiadać w ogóle wiele rzeczy. A wiecie dlaczego? Bo to nie złamie mojego kręgosłupa. Ponieważ ja mam kręgosłup. Nie jestem z tego świata. Nie umiłowałam swojego doczesnego życia. Jednak w praktyce dajemy, aby świat wytyczał nam standard. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy światosterowalni. 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 Zadaj sobie takie pytanie i powiem ci tak, będziesz znał odpowiedź. Będziesz znał odpowiedź, bo ty znasz siebie. Muszę posiadać to, muszę posiadać tamto, ale w jakim celu? W jakim celu zabijasz się o pieniądze? Jesteś biznesmenem? W ogóle łożysz na Królestwo Boże? Nie, to po co się zabijasz? Zabijasz się, ponieważ masz mentalność posiadania. Czujesz się w środku sierota. Taka sierota, która wskoczy gdzieś do hotelu i wszystkie te małe szamponiki i mydełka w ogóle pozabiera.
wow, zabiorę. A potem rozdam PM, że byłem w Mariocie. Wiecie, to jest taka, to jest mentalność w ogóle sieroty. Mentalność sieroty, ta potrzeba krzyczy, tak, wow, ale krzyczy potrzeba. Krzyczy potrzeba. Fajnie jest się, wiecie, ja też jestem kobietą. Mam piękną duszę, lubię piękno. Lubię piękno. Lubię, ale umiem się cieszyć z tej perspektywy, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Nie potrzebuję posiadać, aby coś mieć. Kiedy remontowaliśmy łazienkę po wielu, 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 wielu latach, robił nam ją Norbert. Artur wpadł na taki pomysł, żeby za wanną nie położyć kafelek. Ja mówię, a Jezu, mówię, przejdę i to. Wiecie, w ogóle mówię, ja naprawdę się umiem ugiąć, ale z drugiej strony mówię, nie, w ogóle, poniżej depresji w ogóle nie zejdę, w ogóle nie. No, mówię, Artur, połóżmy płytki w ogóle za wanną. Wiecie, ja mam wiele takich rzeczy, mam w kibelku rury odkryte. Dzisiaj w zasadzie kobiety nie chcą mieć takich rzeczy i trują swoim mężom. Chcę mieć kuchnię za 30 tysięcy. Chcę mieć torebkę Prada i buty z Gada. Dziękuję Ci Boże, że coraz lepiej mi się to wszystko składa. Coś zrobimy. Chcę mieć torebkę Prada i buty z Gada. Ale na co Ci to? Zabierzesz to ze sobą? Chyba, że masz tak dobrze wyglądać, ponieważ będziesz głosił Ewangelię. W środowisku takim, że gdy pójdziesz w dresach, to ci wyplują. To rozumiem. To po prostu rozumiem. Nie zrozumcie mnie, kochani, źle. Nie jest rzeczą złą posiadanie. To nie jest to nie złe. Tylko to chodzi o to, co to z nami robi. Co to w ogóle z nami robi? Czy masz taką równowagę? Bo zobacz, czy masz dzisiaj równowagę w tym, że budujesz ten dom tutaj, ale tak naprawdę budujesz przede wszystkim ten dom niebiański. Wiecie, dlaczego ja go buduję? Bo ja wiem, że ja tam spędzę wieczność. I to nie jest we mnie religijne. Stąd moje zaangażowanie w Królestwo Boże. Jestem zaangażowana całą sobą w Królestwo Boże z jednego powodu. Kocham Jezusa i buduję swój wieczny dom, bo tam spędzę moją wieczność. Tam spędzę moją wieczność. Do tego życia tutaj na ziemi to w zasadzie największą wagę to przykładamy, żeby mieć najlepszy czas ze sobą. Czyli ja wolę wyjechać na dobre wakacje i mieć dobrą randkę i dobry seks, niż mieć jakiś, dlatego że my jesteśmy świątyniami, tak? Wolę mieć to lepsze niż na przykład jakieś ładne mieszkanie. Nie ma to dla mnie znaczenia. Co nie znaczy, że żyjemy jak w chlewie. U mnie z podłogi można jeść, mam czyściutko. Dbam o to. Czasami, kiedy przyglądam się na wiele żyć, to zastanawiam się, mówię, Boże, jesteś chrześcijaninem, mówię, chodzisz tak, jakbyś żadnego filtra w głowie nie miał. Wszystko w ciebie wpada. Każda potrzeba w ogóle, i gdyby wpada w ciebie i ty ją natychmiast w ogóle realizujesz. Często widzę, że ludzie podejmują, są w jakimś problemie, a decyzja, która jest nowa podjęta, jest jeszcze gorsza niż ten problem. Wow, ja mówię, ja tego nie rozwiążę. Słuchaj, ja jestem za cienka. Co ty zrobiłeś? No zrobiłem to. Ja wiem dlaczego. Pomyślałeś? Nie. Ja mówię, to jakiś filtra, mówię, z filtra nie skorzystałeś? Nie skorzystałeś z żadnego filtra? Ale chcę to mieć. Ja mówię, ale uspokój się. Dlaczego chcesz to mieć? Czemu chcesz to posiadać? Co jest źródłem tej potrzeby? Co jest źródłem tej potrzeby? Kochani, chciałabym, żeby to, co powiedziałam dzisiaj, żeby mocno w was zabrzmiało. Humorystycznie pierwszy temat związany z dystansem do siebie, a nie humorystycznie
ta druga część. Nie jesteś z tego świata. Nie bądź światosterowalny. Zadbaj o to w swoim życiu. Niech Jezus nie będzie dla ciebie na dokładkę. Niech spotkania niedzielne nie będą dla ciebie religijną rozrywką. Jeśli widzisz, że wpadłeś w szpony religii, to użyj dzisiaj mocy modlitwy. Przeciwstaw się jak lew. Religii, która próbuje cię okraść z życia, z doświadczenia prawdziwego ciebie. Chcę ci powiedzieć, że ja chodzę z Bogiem prawie 20 lat. Mam to, co mam, posiadam to, co posiadam, ale czuję się naprawdę bardzo wysoko. Czuję się naprawdę bardzo wysoko. Bo nie to jest źródłem mojego zaopatrzenia. Jezus jest dla mnie wszystkim. Czy Jezus jest dla ciebie wszystkim? Czy po prostu wykorzystujesz Biblię, aby ją podporządkować tak naprawdę pod swoje życie? Próbujesz ją naginać, żeby tobie było dobrze. Jeśli tak, jeśli żyjesz światowym stylem życia, jeśli żyjesz dla siebie, to niech ci będzie dzisiaj źle. Niech ci będzie dzisiaj ciężko. Płacz dzisiaj. Niech cię ogarnie dzisiaj smutek ku upamiętaniu. Płacz. Nie jedz. Nie wychodź z domu, wyłącz telefon, nie przyjdź nawet na kolejne spotkanie, ale zrób coś z tym. Przeżyj coś. Odbij się od tego brzegu. Odbij się w ogóle od tego takiego miejsca religijnego. I zacznij być przykładem i zacznij w ogóle świecić życiem. Także kochani, czekam na świadectwa. Amen.